Wejście też selekcjonera Santosza było dla nas wyjątkowym też momentem. Jego zainteresowania tym, co się dzieje w reprezentacjach młodzieżowych, bo mieliśmy od razu, prawie natychmiast spotkanie. Prośba o to, żeby przygotować taką harmonogram akcji szkoleniowej na najbliższy kwartał, zaraz po przyjściu. W momencie, kiedy było takie malutkie zdjęcie, imię i nazwisko, prośba o tym, żeby pojawiło się również imię, żeby trenerzy mogli się bezpośrednio zwracać, aha, żeby ich poznać na korytarzu. No, dam taki przykład reprezentacji U17. Mówimy o tym, że Mistrzostwa Europy, że widzieliśmy ten zespół na meczu półfinałowym, widziało pewnie kilka milionów ludzi. Ale trener Santosz był w Siedlcach na meczu z Pogonią Siedlce i podejrzewam, że ten mecz widziało z całym swoim sztabem. Ja dzisiaj na obiektach w Warszawie trenuję kilku młodych piłkarzy z kadru 21 U19 rekomendowanych przez sztaby. To naprawdę duża symbioza. Przed 11 laty zdobył z drużyną do lat 17 brązowy medal w finałach Mistrzostw Europy. Później prowadził reprezentację młodzieżową. Dziś jest najważniejszą osobą w polskim szkoleniu. Marcin Dorna, mój gość. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Jak to jest być twarzą szkolenia takiego, wiesz, wykpiwanego albo rzadko chwalonego? Bierzesz na siebie, na klatę bierzesz to? No, poważna charakterystyka, bo myślę sobie, że ludzi odpowiedzialnych za szkolenie jest wielu na czele z osobami, które decydują o tym w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mam tu na myśli zarząd, prezesa, wiceprezesa do spraw szkolenia. Ale to szkolenie dzieje się tak naprawdę każdego dnia wszędzie i wykonuje 25 tysięcy trenerów. Kiedyś słuchałem audycji. Był taki mecz Polska-Niemcy 0-10 czy 1-10? 1-10. Skandal, no skandal. 0-10 z Niemcami, z nikim nie trzeba przegrać. To drużyna, chyba że Darek, Darka Gęsiora. Różne tam były historie z tym meczem. Nie chcieli grać drużynie, nie chcieli, nieważne. I ogląda taki program, tak zwany opiniotwórczy, jeden z znanych dziennikarzy należących do Wydziału Szkolenia, ale nie Marek Wawrzynowski, mówi: ta porażka z Niemcami, 1-10 ma twarz Zbigniewa Bońka. I tak sobie siedzę, ja oczywiście byłem w tej drużynie prezesa, tak jak i ty, nie? I mówię, o co człowiekowi chodzi? Czy prezes nakazał grać, czy grać takim systemem, czy coś innego? No to ja się pytam, czy ostatni sukces Marcina Włodarskiego ma twarz Cezarego Kuleszy? No bo chyba wariujemy. Myślę, że jeżeli ktoś próbuje postawić gdzieś granicę, to oczywiście nie jest to łatwe. No, ta sama drużyna Darka Gęsiora awansowała paręnaście miesięcy później na Mistrzostwa Europy po raz pierwszy po 10-letniej przerwie. To teraz była dobra drużyna, czy to była przeciętna drużyna tych piłkarzy, niewiele się zmieniło. Darek Gęsior ma swoją filozofię pod tytułem, zresztą mamy taką strategię w ogóle teraz, żeby grać z najlepszymi w Europie. U15 Darek jest właśnie po dwóch meczu z Włochami, przed chwilą grał z Hiszpanią i przegraliśmy wtedy z Hiszpanią bodaj w tym dwóch meczu. Teraz traciliśmy po 3-4 bramki w obu meczach, tworzyliśmy kilka sytuacji, strzeliliśmy jedną bramkę, ale z Włochami już zremisowaliśmy w jednym spotkaniu i po prostu rozwijamy się, uczymy. Ja uważam, że nie ma takiej dysproporcji między takimi dwoma federacjami i to jest naturalne, bo dzisiaj graliśmy półfinale Mistrzostw Europy rocznikiem o jeden rok młodszymi. I tak naprawdę, kto przyglądał się bacznie temu meczowi, ten chyba stwierdzi obiektywnie, że jesteśmy bliżej niż 1-10. No byłoby to nienaturalnie krzywdzące. Dlatego tak naprawdę wyobrażam sobie, że cały proces szkolenia odpowiada mnóstwo ludzi, że jest to, tak jak powiedziałem w tym zdaniu, proces, że to trwa, że trudno mówić o to, że coś ma twarz jednej albo drugiej osoby, jednej albo drugiej prezesury. Uważam, że w tym procesie wiele rzeczy się rozwija i uważam, że wiele rzeczy jest kontynuowanych. Absolutnie tak. Wiesz, jesteśmy pod wrażeniem drużyny Marcina Włodarskiego. No to ja przecież, wszyscy przecierali oczy, bo nie chodzi o mecz z Niemcami, gdzie Niemcy stłamsili nas siłą fizyczną, doświadczeniem, może nie wiem, takim zwykłym rozwojem ludzkim, tam chłopcy z południowych stron, czyli potomkowie rodzin z Afryki, z krajów arabskich, no jednak szybciej dojrzewają i na tle naszych, jak to mówi Włodarski, wyglądali jak koszykarze. Ale muszę powiedzieć, że była to gra odważna, na dużej fantazji, ze świetną techniką, niesamowicie taka do przodu. No, jeśli mają tak wyglądać nasze reprezentacje, to śpimy spokojnie. Myślę, że tak. Myślę, że oglądając w ogóle cały ten turniej, byliście najzwyczajniej w świecie dumni, że możemy w ten sposób funkcjonować, że to też musiał być proces i musiało to trwać, bo to nie jest też tak, że ktoś wymyślił sobie taki sposób gry dzień przed turniejem i powiedział: okej, to zagrajmy tu z fantazją łańską i może nam... Objawienie przyszło, tak? Tak to nie działa. No wiemy też, że to trwa już kilka dłuższych chwil, kiedy ten zespół tak funkcjonował. Ja akurat ten zespół znam też bardzo dobrze, a tutaj rola Marcina i sztabu wyjątkowa, w sensie natchnienia chłopaków do
do takiego sposobu gry, do akceptacji ryzyka. Żeby zawodnicy chcieli ryzykować, trzeba to ryzyko akceptować przez wiele miesięcy, wiele lat, po to, żeby oni się czuli pewnie w momencie, kiedy takie decyzje podejmują. No bo jeżeli widzimy zawodnika, który rezygnuje po pierwszej nieudanej próbie, wiemy też, że za takim zachowaniem stoi jakaś retoryka dorosłego, który instruuje go: więcej tego nie rób, uważaj, nie kiwaj, te nasze symboliczne hasła. I faktycznie teraz spływa nam coraz więcej danych z tego meczu, bo mamy już dzisiaj raport taki statystyczny, kinematyczny, no i jest imponujące są statystyki. No my oddaliśmy prawie 10 celnych strzałów na mecz. Jesteśmy liderem wielu klasyfikacji, których no chcielibyśmy być liderem, mam tu na myśli długość podań, to znaczy my i Hiszpania mamy najkrótsze średnio podania, to znaczy, że operujemy krótkim podaniem najwięcej, a Niemcy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o najdłuższe podanie. Kto widział to spotkanie, no to w taki sposób przyjęli, wiedząc o swojej przewadze fizycznej i motorycznej. Tworzymy bardzo dużo sytuacji, mamy najwięcej odbiorów na połowie przeciwnika, nasz zawodnik podaje najwięcej razy w pole karne, najwięcej takich podań otwierających, najwięcej akcji pressingowych podejmujemy na połowie przeciwnika. No taka charakterystyka, która ogólnie podsumowana jest w takim fajnym stwierdzeniu, które gdzieś tam się wykuło ostatnio, czyli proaktywnie z inicjatywą. No i chcemy jej szkolić i zachowywać się. Bardzo uczciwie to brzmi. Wiem, że to jest też nowa mowa, wiem, że dyskutuje się na ten temat, ale uważam, że jeżeli zawodnicy już o tej proaktywności mówią i wiedzą, co się za nią kryje, no to po prostu warto taki termin też wprowadzić, żeby pokazać, że to jest coś nowego, pozytywnego, mającego korzenie tak naprawdę w przeszłości, no bo każdy zachęca do tego, żeby grać jeden na jeden. Wszyscy wiedzieliśmy o tym, że dribbling jest ważny, tak. Że trzeba grać do przodu, strzelać na bramkę, żeby zdobyć gola, ale ubrane to wszystko w taką strategię, taką akceptację tego ryzyka przez zawodników przyniosło taki efekt. Potem wychodzi taki kolanko najniższy na boisku i czaruje, jakby gdzieś pochodził, nie wiem, z La Masji albo z jakiegoś innego. Statystyką wygrywa 11 na 11 podjętych pojedynków. Niebywałe. I liczba pojedynków w tym meczu, to też ukłony do statystyków, do analityków, dostaje takie informacje zwrotne, była no, grubo ponad setkę. To po prostu w meczu to się nie zdarza często. Mówimy tutaj o 5. meczu w turnieju, 20 zawodnikami. Niektórzy muszą pauzować za kartki, inni mają kontuzje, więc tak naprawdę do dyspozycji często trenerów jest grubo mniej. To nie są mistrzostwa świata, gdzie jest 25, że czas między meczami jest większy, a zawodnicy są doświadczeni. Po prostu jest pełen entuzjazm dzieci, w cudzysłowie dzieci, takich dzisiaj już na granicy dorosłości młodych piłkarzy, którzy tak sobie po prostu pozwalają, no i pozwalają w dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczy mają luz, który cechuje piłkarzy, pewnych siebie, ale no świetnych, no to co dużo mówić. No, jeśli ktoś jest nie poradzi sobie z piłką, to nie może mieć luzu, no bo będzie grał, jak to mówił Franciszek Smuda, znany teoretyk i praktyk wielki, będzie grał koninę, prawda? No tak, a tutaj i tego entuzjazmu było dużo, ale poparte to było umiejętnościami. Nie da się grać tak, kiedy się tych umiejętności nie ma. To jest Marcin, logiczne. Jeśli my się nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Z jakich akcji PZPN-owskich wyszli ci piłkarze? Myślę o... Też tak, bo statystykę zrobiliśmy. No właśnie. 21 chłopaków jedzie na mistrzostwa. Zawsze też tak ubieramy te sztaby, że dobieramy trzeciego bramkarza. Po pierwsze, żeby pojechał na naukę. Po drugie, z naszego projektu Polski Bramkarz. Tu chylę czoła przed liderami tego projektu: Andrzej Dawidziuk, Józef Mynarczyk i inni nasi trenerzy bramkarzy. Po to, żeby łapali doświadczenie. 20 zawodników, wszyscy na akcjach naszych preselekcyjnych, jesiennej, zimowej, wiosennej bądź letniej Akademii Młodych Orów. Tylko ci, którzy byli z zagranicy dodatkowo, a więc... Tylko wyjechali, Mikołajewski. Albo się urodzili za granicą. A. Mikołajewski u nas był, natomiast mam tu na myśli, czy Maxia Schnautznera, czy Niko Adamczyka, czy Majka Hurasa, bo oni się urodzili za granicą i tam właściwie szlify swoje piłkarskie zdobywali, więc my wtedy jeszcze nie braliśmy zawodników z zagranicy nam. Teraz to zmieniliśmy, a propos ustaliliśmy takie 5% zawodników, których bierzemy już za granicą, często zachęcając już od najmłodszych lat do tego, żeby w młodych kadrach grali. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę robią to już też wszystkie federacje. Nie wiem, mamy dzisiaj mnóstwo młodych piłkarzy urodzonych polskich na wyspach. I nie wiem, Federacja Walii, Szkocji robi podobnie, to znaczy na bardzo wczesnym etapie próbują już też, to jest naturalne, tych zawodników, którzy się tam urodzili, wychowali, wyedukowali piłkarsko. A powiedz, Niemcy korzystają z tej multikulti, z tej wielonarodowości w siebie w sposób bezwzględny. No, nie zarzucam im tego, ale rzeczywiście jest ta przewaga takich warunków fizycznych. No, miałem wrażenie, że czasami jak patrzyłem na Kadara, tak, chyba lewy obrońca Niemiec, że on już spokojnie w Bayernie, nie mówiąc o dziesiątce, wielki wieku, talent. Tak, że możemy powiedzieć, że gramy z dorosłym piłkarzem. A dokończę ten wątek jeszcze tych akcji, bo to jest ciekawe. Wszyscy brali udział w projekcie Talent Pro. Kilku pochodzi z tych stacjonarnych AMO, o których też często rozmawialiśmy wcześniej. I mamy też zawodników, trzech z nich na swoje pierwsze akcje szkoleniowe i czwarty bramkarz, który nie był liczony do dwudziestki.
byli na akcji Future jako swojej pierwszej. Czyli gdyby nie było projektu Future, który wspiera rozwój kadr młodzieżowych, ten projekt też się ostatnio pojawił, no to oni by na tych pierwszych zgrupowaniach by się nie pojawili. Stąd wiemy, że zasadność tego projektu jest wielka. Jesteśmy po takim pierwszym turnieju teraz kadr futureowych. Graliśmy w Danii, przeciwko Danii, Belgii, Szwecji. Tak naprawdę jesteśmy w takiej też elitarnej grupie, która pracuje nad tym, żeby tak naprawdę każdy dostał szansę, żeby ten przysłowiowy Krzysiek Kolanko również miał swój moment, w którym zaprezentuje swoje umiejętności. Niekoniecznie zawsze musieć grać, zawsze musiał grać przeciwko piłkarzom jak Kadar czy Brunner, którzy no, przerastają go rozwojem biologicznym o lata. Lata. Wyrwanie nastąpi pewnie za 5 lat, podejrzewam, patrząc na tego Krzysia. Faktycznie tak przypada, chociaż wiadomo, że też, żeby nie równać zawodników późno dojrzewających z zawodnikami niskimi, a wcześniej dojrzewających z wysokimi, bo to czasami po prostu ktoś jest wysoki i późno dojrzewający. Wiem, że w twojej działalności był też projekt mówiący o piłkarzach później dojrzewających. Czy Kolanko do takich należy? Znaczy on nie był na akcjach Future, ale Kurowski z tej czy Kądziołka, który zdobył bramkę w pierwszym meczu, czy Cholewiński, który zagrał w meczu z Walią, to zawodnicy właśnie na tym Future akcje pojawili się po raz pierwszy. Także to jest coś, co faktycznie wyrównuje szanse i widzimy to na przestrzeni czasu, że z każdym rokiem tych chłopaków, którzy dostają szansę w tych projektach późno dojrzewających, w cudzysłowie doszusowuje do tej podstawowej grupy zawodników i wiemy, że warto to robić, będziemy to robić. Ja wiem, że szef nie zawsze po swoich podopiecznych może chwalić oficjalnie, no bo to tak wiesz, nie zawsze pasuje, ale Marcin Włodarski, on dostał się do pracy w sposób, no powiedziałbym, anegdotyczny, tak? Chciał zostać kitmenem najpierw. To jest historia, która była już po drodze, tak, trochę legendy w tym jest, ale widzę, że ten wątek się przejawia w wielu miejscach, ale no tak, może o tym dopowiem szczegółowo. Tak, Marcin tak naprawdę zaczął swoją pracę na Akademii Młodych Orów w Rzeszowie, tej stacjonarnej, mieszkając w Krośnie, pracując w fajnej miejscowości, która generuje bardzo wielu młodych, zdolnych ludzi. Niesamowite zagłębie. Piłkarzy, tak, mam to na myśli w Krośnie. I był tak naprawdę, teraz mieliśmy tą jedenastkę przyszłości, projekt szkoleniowy, który prezentowaliśmy i Marcin w panelu dyskusyjnym powiedział, i też sobie zdałem z tego sprawę, jednym z trzech ludzi, którzy byli na wszystkich Akademiach Młodych Orów od początku. Aha. Bartek Zaleski, Marcin Łodarski i moja skromna osoba, więc Marcin był od początku z nami, był asystentem w różnych kadrach, Bartek Zaleski zaprosił go do współpracy bezpośrednio, był później asystentem Wojtka Tomaszewskiego, był analitykiem u mnie w kadrze, był asystentem u mnie w kadrze, przyjeżdżał na wszystkie Talent Pro, na wszystkie Future, widzieliśmy się tam wielokrotnie, no i tak naprawdę na koniec dnia był taki czas zgrupowania U21, wcześniej był na stażu w reprezentacji U21 u mnie. Chciał dołączyć do tego sztabu na Mistrzostwa Europy. Wiadomo jest, że już ten sztab był tam rozbudowany naprawdę. Misior Bakiewicz, Młynarczyk. Tak, Andrzej Juskowiak, więc naprawdę doskonałe też osoby, które nas wspierały. Rozbudowany sztab przygotowania motorycznego. No dużo się działo. A Marcin Włodarski chciał bardzo przy tej kadrze być i zapytał swojego też kolegę z regionu, tak to nazwę, uznanego i pozdrawiam tu oczywiście kierownika Stasia Baczyńskiego, czy on może być z nim tam w trakcie. Czeka z demisy. Ale poza tym, że oczywiście był pomocnikiem kitmana, to był trenerem, wychodził z nami na trening i myślę, że też było dla niego fajne. Wpisano w protokół jako pomocnik kitmana, ale robił swoje. No, on był na czasem zgrupowania w Warłamowie, ale dla mnie to jest tylko przejaw jednego. No, jeżeli jesteś zdeterminowany, jeżeli chcesz się rozwijać, to będziesz się do takich kroków odwoływał po to, żeby tak naprawdę czerpać wiedzę z każdej sekundy, każdej możliwości. Ja cieszę się bardzo z sukcesu Marcina, całego tego sztabu, przy okazji też może... Masz na imię, tak jak on to... W ogóle ustaliliśmy, że w tym roku awanse na Mistrzostwa Europy. Marcin Kasprowicz, Marcin Włodarski, Marcin Brosz. Więc nie wiem, czy to nie będzie główne kryterium teraz naboru, jeżeli będziemy taki robić. Marcin Baczyński, jakbym się chciał trenować, taki pierwszy... Tak, no wszystkie Marciny macie prawo pierwszeństwa, więc proszę CV składać tytułem żartu. Więc po prostu, jeżeli będzie ktoś ciężko pracował, to niezależnie od tego, czy jesteś trenerem, zawodnikiem, czy scoutem, to sobie poradzisz. Ja bym dobrze z oczu patrzył, jak to się mówi, bo wiem, że w związku od 2-3 lat mówiło się, że chłop ma przyszłość ze względu na zaangażowanie, na jakąś taką wizję. Wydaje mi się, żeście go prowadzili do tego celu, jaki był. No, Marcin ma, nie zaglądając mu też w kalendarz, już taki trenerski fajny wiek. Bo tak, jeżeli miałbym wrócić do tej historii sprzed 11 lat, bo czasami jestem o to pytany, no to ja wtedy ledwo co skończyłem 30 lat i prowadziłem zespół na Mistrzostwach Europy. O, Chrystusowy wiek, 33 miałeś. Trochę inny świat, tak, dokładnie. Natomiast Marcin jest w okolicach 40, to jest fajny wiek. Doświadczenia jego wielu meczów, które prowadził, współprowadził, analizował, jest scoutem PZPN-u, jeździł po wszystkich województwach, zapoznawał się z poziomem rozgrywek, no, widział bardzo wiele, edukował się w Polsce, jeździł za granicę, także no, to jest przeambitna postać.
I tak naprawdę, kiedy ja zostawałem na funkcji dyrektora sportowego, czy pełniącego obowiązki dyrektora sportowego, i mogę to chyba powiem o tym po raz pierwszy, był też temat, albo zastanawialiśmy się, czy nie Rysiek Robakiewicz, który jest przecież bardzo doświadczonym trenerem, ale uznaliśmy wspólnie, że Marcin Wodarski będzie tym frontmanem, a Rysiek Robakiewicz będzie pełnił tą funkcję, którą pełni doskonale. Bo on był z tobą już 2012? To jest też ciekawa postać, w sensie, jeżeli ktoś to zauważy, jeżeli ktoś chciałby gdzieś tam insidersko przeanalizować to, no to jest jego drugi medal, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Europy U17 i tak naprawdę łączy te dwie kadry. Wtedy był tam sztab sześcioosobowy, w nim Rysiek Robakiewicz, Rafał Skórski, którzy też byli teraz, więc no gdzieś tam się te wzorce takie pozytywne powielają. A powiedz, Marcin, jak to jest? Jesteś młodym trenerem, zostajesz medalistą Mistrzostw Europy i następne pytanie, kiedyś mi powiedziałeś, tak? Kiedy obejmiesz pierwszą kadrę? To nie działa tak, ale... Tak, to tak nie działa. To znaczy ja teraz rozmawiamy często z Marcinem, bo jest w super momencie i kibicuję mu, żeby wygrał każdy mecz. Ale ja też nie czuję się, nie uzurpuję sobie prawa do bycia moralizatorem albo, nie wiem, przestrzeganiem przed czymś. Jestem też ciągle... Ale doświadczenie jest po twojej stronie. Młodym i doświadczonym i niedoświadczonym człowiekiem, no bo jakby to spektrum doświadczeń przychodzi z wiekiem i dobrze o tym wiemy. Ale ja widzę to bardzo często i obserwuję ten mechanizm. Znaczy każdego roku mamy przynajmniej 3-4 kandydatów na selekcjonerów. Tych, którzy wygrają szereg meczów w lidze, tych, którzy wygrają coś z reprezentacją młodzieżową. No i ja też kiedyś odpowiadałem na takie pytanie i Marcin Wodarski prawdopodobnie będzie odpowiadał na takie pytanie i za 2 miesiące będzie ktoś inny na takie pytanie odpowiadał. A jest to funkcja, która jest przeznaczona dla wyjątkowych ludzi. Tak uważam. Trzeba co, grać wielką piłkę? Trzeba być wybitnie doświadczonym. Trzeba mieć naprawdę dla sobą setki decyzji, sukcesów, żeby coś takiego zrobić. Także uważam, że zbudowany bardzo często... autorytet, tak? Przez karierę. Tak myślę sobie. Przez karierę piłkarską, trenerską, no wiele rzeczy musi współgrać. No wiesz, Marcin, też oceniać. Będziemy kryteria to analizować. To José Mourinho, Arrigo Sacchi, 2 takie przykłady. Piłkarze, trzecia, czwarta liga, bez większej przyszłości i doszli do najwyższych zaszczytów. A to wyjątki potwierdzające regułę, trochę. Ja bym tutaj też, może to uniezależnił trochę od samego, oczywiście dla mnie, jeżeli ktoś ma przeszłość piłkarską, to jest to kapitalne doświadczenie i coś, co jest no wyjątkową wartością, jeżeli chodzi o pracę trenerską później, ale też nie przekreślałbym kogoś, kto takiej przeszłości nie ma. No, nie, ja nie przekreślam. Ja mówię tylko o faktach, wiesz? Grał na poziomie niższych lig i dzisiaj kapitalnie spełnia się w tej roli. Gdybyśmy przeanalizowali ekstraklasy, też pewnie znaleźlibyśmy grających i niegrających. I to jest naturalne. Za chwilę... A mistrzem Polski został trener... Będzie prowadził ktoś, kto takiego doświadczenia piłkarskiego wielkiego nie ma. Zespół krzyknięty rewelacją, mam tu na myśli Warte Poznań. Ten zespół również ktoś taki prowadzi. Także może ponad to się trochę unieśmy i bardziej bym tutaj patrzył co, ja na mówię doświadczenie. Kontekst selekcjonerski, już taki top topów, o to mi chodzi, wiesz, że tam już jednak dobrze ta kariera piłkarska, czyli autorytet jest dobrze widziany. Tak, myślę, że jest dobrze widziany. Myślę, że jest to atut, myślę, że coś ekstra. I myślę, że pomaga wejść do takiej szatni. Ja nie mam, nie wiem, tego nie wiem. Wiem, że pomaga wejść pewnie do szatni też kadry U21, ale prędzej czy później to wszystko jest później analizowane przez pryzmat kompetencji. I nawet jeżeli wejść jest trudno, to można tymi kompetencjami po pewnym czasie, tak mi się mocno wydaje, tę szatnię kupić, a brakiem kompetencji tę szatnię stracić. Ale ja chciałbym dokończyć tam ten wątek, bo uważam go za ważny. Proszę. Znaczy mówiąc o tym, że... Ja odpowiadałem na takie pytanie, bo też, żeby być dobrze zrozumianym, ja później po 2 latach odpowiadałem na pytanie, dlaczego się do niczego nie nadaje i za 3 lata dlaczego to i za 5 lat dlaczego to. No prasa trenerska, to chyba na tym też polega, że się czasami odnosi sukces mierzony różnie w przypadku zespołów młodzieżowych albo, nie wiem, zespołowym sukcesem albo zawodnikami, z którymi się pracowało i pomogło, przyłożyło się może malutki procent do tego, że się rozwinęli. I to samo dotyczy ligowej piłki. No nie da się wygrać wszystkiego. Dobre powiedzenie trenerskie mówi, że jeżeli jeden trener wygrał coś wyjątkowego w samej końcówce meczu, to prawdopodobnie ktoś też w samej końcówce meczu po drugiej stronie to przegrał. Więc nie ma stuprocentowych. Ale powiedzmy, a jak traktujesz U21 w Polsce? Odbiłeś się od tego projektu, czy no wiesz, nie było sukcesu, to na pewno, nie?
Jak z perspektywy nie było finalnego sukcesu w sensie zespołowego wyniku, no bo Mistrzostwa Europy w Polsce to był jeden punkt w meczu ze Szwecją, szansę do ostatniego meczu, ale nigdy, myślę, nikt nie powie o tym, że to był występ, który wszystkich usatysfakcjonował ze sztabem trenerskim i ze mną na czele, pewnie z samymi zawodnikami. Wcześniej też przez dwa lata prowadziłem zespół rocznik 92. I tam byliśmy blisko awansu, przegraliśmy go w ostatnich minutach meczu z Grecją. Oj, to pan ja też nie wracam do tego meczu za często, przyznam szczerze, w ogóle do tych eliminacji. Prezes Boniek często do tego wraca, wiesz? Bo był na meczu i widział, co sędzia zrobił. Tak, bo była wielka okazja na to, żeby zrobić coś wyjątkowego, bo przypominam, że z naszej grupy wyszła reprezentacja Szwecji, która została później mistrzem Europy, a my do tej eliminacji byliśmy losowani z czwartego koszyka, więc no tak faworytem nie byliśmy. Aczkolwiek pokolenie kapitalne, grupa super zawodników, którzy później dostali swoje szanse w reprezentacji narodowej i z perspektywy czasu też przyjemnie o tym mówić, że są zawodnicy, którzy od pierwszego gwizdka grają na Stadionie Narodowym, a grali przez kilka lat w reprezentacji tej U21. Ty pewno nie masz żalu do nich, a może masz, ukrywasz, ale ja do Milika mam żal, do Zielińskiego, że nie chcieli grać tu. A ja nie mam, a ja im kibicuję, mało tego. To jest jedno z pytań, które właściwie jest takie dyżurne, a drugie dotyczące meczu. Nie jestem oryginalny specjalnie. Nie, to ja uważam, że to jest ciekawe do rozstrzygnięcia. Ciekawe, bo ja byłem wtedy w szoku, bo wiem, że rozmawiałeś z nimi, prezes jeździł do nich i potem nagle wychodzi kapitan, a jeszcze nie wiadomo dlaczego Robert Lewandowski mówi, że to bez sensu. Mhm. Znaczy tak, tak naprawdę jeżeli to się przyłożyło do ich rozwoju, ta nieobecność, bo może i obecność się przyłożyć i nieobecność, to okej, no są dzisiaj w kapitalnych miejscach, więc uważam, że poprowadzili swoje kariery dobrze. Często też odpowiadamy na pytanie, dlaczego Arka Milka nie było na meczu z Grecją, a był na meczu z Gibraltarem, ale ja już kiedyś o tym dyskutowaliśmy. Uznałem i ciągle to potwierdzam, ja absolutnie mówię to w 100% szczerze, że uważam, że powołanie Arka na mecz z Gibraltarem to jest tak naprawdę przepustka do tego, żeby zdobył na narodowym meczu, w meczu z Niemcami gola, który dał nam zwycięstwo spektakularne. Zatem wiesz, to był dzieciak, wychowanek i takie cudo, które wymyślił Adam Nawałka. Oczywiście. To nie dziwię się, że Adam go chciał mieć. Ja też się nie dziwię temu, że była taka decyzja, akceptowaliśmy ją w pełni. Absolutnie. Bez Arka w tym meczu bliscy tego, żeby ten mecz zremisować, w cudzysłowie zwycięsko zremisować, czy tam wygrać i okej, finalnie się tak nie wydarzyło. Być może minęła nas jakaś przygoda pod tytułem Mistrzostwa Europy, a w perspektywie Igrzyska? Ja żałuję, bo jak są mistrzostwa w Polsce, mi się wydawało, że wiesz, wszystkie siły, wszystko idzie po to, żeby tu u siebie zagrać. Może jestem człowiekiem starej daty, nie? A chłopcy to przeanalizowali, przekombinowali, lepiej nie zagrać. No, stało się. Natomiast nie brakuje piłkarzy, którzy są wdzięczni ci za to, że ich kiedyś wyciągnąłeś, postawiłeś na nich, czy zrobiłeś. Od kogo dostałeś koszulkę ostatnio? No jest dużo chłopaków, z którymi miałem okazję współpracować i są takie przyjemne momenty. No mogę tutaj... No Karolinetti zawsze do... Tak, to byli zawodnicy, z którymi współpracowałem bardzo długo i po którymś z meczów w pierwszej reprezentacji Tomek tak po prostu podszedł. Tomek Kędziora zostawił mi koszulkę, powiedział, że to w dowód jakiejś tam naszej wcześniejszej współpracy. Ja nigdy czegoś takiego nie oczekiwałem, nie uważam tego za jakiś obowiązek, ale to jest po prostu przyjemne. Byłem wczoraj na treningu reprezentacji narodowej też się z kilkoma zawodnikami spotkałem, z którymi pracowałem od wielu lat, albo takich, których znam od ich 14 roku życia. I to jest przyjemne po prostu widzieć się po latach znowu, albo po jakiejś czasie przerwy znowu, więc ja się cieszę bardzo na te takie normalne relacje i to nie ma być, ani nie musi być w żaden sposób wdzięczność, bo przecież zawodnicy wykonują wszystkim własnymi rękami, nogami, głową tę pracę, a trenerów wokół tych zawodników jest mnóstwo, a my tak naprawdę dokładamy cząstkę do tego, żeby się rozwijali. Ale Marcin, ja lubię, kiedy w wypowiedziach, czasami na gali, a czasami na wywiadach piłkarz mówi, no chciałem tutaj podziękować aktualnemu trenerowi i tak dalej, ale temu, który kiedyś gdzieś tam w szkole podstawowej postawił mnie pierwszym klubowym. To jest fajne, to jest cenne, to jest bardzo ludzkie. No, dlaczego nie miałby ci wdzięczny, bo ty się poznałeś pierwszy na jego treningu? To chyba normalne. Znaczy, to jest fajne, taka wdzięczność, aczkolwiek ja jakby podkreślam, że sobie tego nie uzurpuję. To znaczy tak, szczęście pracy selekcjonera, a wykonywałem tę pracę 14 lat, prawie 150 meczów reprezentacji narodowej, jest spotkać najlepszych w danym roczniku w Europie. Pociągnąć ich. I dać może jakąś inspirację, jakąś wskazówkę, ale ich codzienna praca to jest 300 dni w klubie i 60 dni na kadrze, więc jeżeli ktoś uzurpuje sobie prawo do powiedzenia tak, ja go wymyśliłem, ja go znalazłem, ja podziwiam w takich momentach, takiej gali, jak taki zawodnik wspomina trenera, kiedy miał 6 lat. To jest dla mnie imponujące. Imponującym było mi spotkać Rafała Kurzawę, jak miał naprawdę bardzo mało lat w kadrze województwa wielkopolskiego. Tego z Marcinków Kępno i o tym, że on pamięta swojego trenera Jacka Falszewskiego z Kępna. To jest dla mnie imponujące. Ja zawsze sięgam korzeni zawodnika. Nie ukrywam, że
tak na szybko zapytany, pewnie odpowiedziałbym o pierwszym klubie każdego z piłkarzy, których prowadził. O pierwszym klubie. Nie wiem, czy bym znał wszystkich trenerów, ale wielu z nich tak. A to dlatego, że to jest tak naprawdę miejsce, gdzie oni się rodzą, gdzie wykuwa się ich talent, determinacja. To często są rodzice, trenerzy. To często są te środowiska, które to wspierają. My w wieku dzisiaj 13 lat w PDTPN-ie na projektach AMO, a w kadrze na poziomie 15 lat, no spotykamy najlepszych i statystycznie najlepsi później trafią. Więc to tak naprawdę odkrywanie przez selekcjonera jest czymś naturalnym. Cieszy, jeżeli więcej zawodników trafia z któryś roczników do kadr narodowych, bo pewnie jest to efekt też pracy. Ale, wiesz, ale my bądźmy tylko wsparciem. Bądźmy wsparciem, tak, ale analizowaliśmy to twoją drużynę z 2012, no to tam można poszukać. Ja zwykle, kiedy tak przeglądam takie jedenastki, jedna, dwie, trzy osoby gdzieś się przybyje, a tu był cały zastęp. Karol Linetty, Patryk Stępiński, obrońca, Mariusz Stępiński, napastnik, Dariusz Formela, Igor Łasicki. Ktoś tam jeszcze pewno, przypomnisz, którzy zaszli. Kilku zawodników dostało swoje szanse w ekstraklasie, kilku gra na poziomie ekstraklasy, kilku trafiło do reprezentacji. A kapitan, Gracjan Choroszkiewicz, nie? Chyba najzdolniejszy, tak przynajmniej chodziło w fantastyczne warunki. Jednak nie rozwinął się, dlatego że szybko wyjechał do Niemiec. Jak ty to widzisz? No myślę, że miał, że Gracek też go gdzieś tam spotkałem po latach. Takie swoje momenty kluczowe. No był w ekstraklasowej Krakowi, w Podbeskidziu, miał swoje szanse. Jeżeli go zapytać, to pewnie też jest świadom jakichś tam decyzji, które niekoniecznie były idealne. Może czasami trafił na brak wsparcia, być może. Wydaje mi się, że nie, bo to był charakter naprawdę bardzo pozytywny, pracowity. Ale niech, dla mnie to może być ciekawym przyczynkiem do analizy drużyny, którą mamy teraz u 17, wracając trochę. Bo wydaje mi się, i tu bardzo fajne słowa Marcina i sztabu, w meczu z Walią swoje szanse dostało 9 zawodników innych od pierwszej minuty. I ten mecz był też bardzo dobry. Inny był tylko wynik. No, też oddaliśmy bardzo dużo strzałów. Okej. Piłka nożna, dziecięca, młodzieżowa. Tak. Więc wszystko możliwe. Chodzi o to, że jakby motywacją do takiej zmiany, bo dyskutowaliśmy o tym na Węgrzech, byliśmy tam wspólnie, był fakt, że trzeba też doświadczyć innych zawodników grą od pierwszej minuty na Mistrzostwach Europy. Tak naprawdę wszyscy przyjechali do kraju jako półfinaliści Mistrzostw Europy z meczem od pierwszej minuty. To też jest coś wyjątkowego. Czasami jest tak, że ktoś wraca z turnieju, zagrał 6 minut w dwóch meczach, wchodząc w obliczonym czasie. Zagrał kilkanaście minut w trzech mundialach. Ale to już na poziomie seniorskim. No to, tak, tak, tak. To jest inny świat, tam już jest jeden determinant. Inny świat. A tu doświadczenie. I teraz my tak naprawdę po czasie, wracam do Gracjana Choroszkiewicza i może kogoś nieoczywistego z roku 2012, spójrzmy na tą drużynę przez pryzmat nie takich oczywistych wyborów, bo ci podobało nam się 6, 8, 10 zawodników, wymienilibyśmy swobodnie. A ja jestem przekonany, że jeszcze będzie ktoś ekstra. Na pewno. To znaczy tak, życzę każdemu z tych chłopaków, żeby trafili do reprezentacji narodowej. Życzę, żeby, nie wiem, kiedyś, żebyśmy kiedyś wyszli w meczu eliminacyjnym i grało od ich 6 z rocznika 2-6. To jest nierealne. Znaczy, taki świat nie istnieje. Statystycznie, jeżeli nasz najstarszy zawodnik powołany teraz na kadrę ma w okolicach powiedzmy 35 lat, a najmłodszy Mateusz Łęgowski ma 20, to jest 15 roczników. Przy 25 powołanych zawodników statystycznie dwóch i mamy komplet tak. Z każdego rocznika. Więc jeżeli trafi się w którymś meczu rocznik reprezentowany pierwszej jedenastce i ta pierwsza jedenastka będzie składała z 4-5 zawodników, to jest coś ekstra. Oczywiście jest fluktuacja, jest rotacja, są zmiany w kadrach, to jest naturalne, więc siłą rzeczy będzie ich kilku. I tak, z tych zawodników, którzy tutaj byli, też zresztą mają takie przesłanie, wróć do domu, spójrz w lustro i powiesz, to będę ja. Tylko to nie może być takie próżne zapewnienie i buta, tylko właśnie przeświadczenie o tym, że ja będę pracował po to, żeby tam się znaleźć. Tylko że jestem przekonany, że znajdą się również zawodnicy, którzy nie byli na tym turnieju, a dotrą na poziom elitarny. Bo o tym mówi też statystyka. To znaczy relacja gry na poziomie seniorskim z Mistrzostwami Europy U17 jest najmniejsza. Naturalnie jest później 19 większa i U21, bo też pracowałem na tym poziomie, jest największa. No bo po pierwsze jest najbliżej do piłki seniorskiej, albo już w niej jesteś. Dziś to jest druga reprezentacja. No. Jesteś tak naprawdę, przed chwilą mówiliśmy przykłady zawodników, którzy w jednym okienku FIFA grają w pierwszej reprezentacji, a w drugiej U21, więc to jest tak naprawdę bardzo często wspólna drużyna. Ja pamiętam też takie rozmowy z zawodnikami na poziomie U15. Niech to będzie rocznik 2-3. Na którejś z selekcyjnych, niech to będzie w Gutowie, czy w którejś z mniejszych miejscowości, gdzie niespecjalnie wtedy ludzie się interesują tym momentem, ale my spędzamy tam godziny, tygodnie, miesiące po to, żeby popracować z takimi zawodnikami, żeby później kibice z przyjemnością oglądali zawodników na Mistrzostwach Europy w Węgrzech. I z rocznikiem 2-3 była taka dyskusja,
ile wy macie dzisiaj lat? Mamy 15. Za ile lat będziecie grali w pierwszej reprezentacji? Za 5, może 6 niektórzy. W przypadku Kaspra Kozłowskiego. Kasper Kozłowski czy Mateusz Węgowski to się spełniło. Inni jeszcze czekają, wierzę, że z tego rocznika też ktoś jeszcze będzie grał. A ile wtedy lat będzie miał Robert Lewandowski, jak ty trafisz do pierwszej reprezentacji? No tyle i tyle. To możesz się z nim spotkać? No mogę. Czyli jak dzisiaj będziesz oglądał mecz reprezentacji narodowej, bo jesteśmy podczas grupowania i oglądamy ten mecz, to potencjalnie oglądasz swoich przyszłych kolegów zespołu. Niesamowicie. No to jest możliwe. I dzisiaj porozmawiamy o roczniku 2-6. Prawdopodobnie za 5 lat, 4-5, daj Boże jak najszybciej, ktoś zagra w reprezentacji narodowej. I czy on się jest w stanie spotkać tam z Jakubem Kamińskim? No na pewno się spotka. Czy on na pewno się spotka z, nie wiem, z Tomkiem Kolozalskim? No pewnie tak, po prostu. To twój starszy kolega, ma, dlatego ma ten sam herb, to samo godło, tą samą identyfikację, co ty, tylko jesteś w tej zespole juniorskim. Za chwilę tam trafisz. A powiedz mi, co mówisz młodym piłkarzom, którzy mają 16-17 lat i... Bo to jest wielka dyskusja w Polsce. Czy już wyjeżdżać, czekać, pograć trochę kasus Lewandowskiego, czy też kasus dla mnie przykładowy, nie wiem, Maćka Terleckiego, który wyjechał w wieku 16 lat chyba z Bartkiem Karwarem do Anderlechtu i wrócili tutaj i potem nie zrobili wielkich karier, na jakich się spodziewano, do jakich byli predestynowani. Każdy przypadek indywidualny, rodziców trzeba trzymać na dystans, bo wiesz. To jest też ciekawa dyskusja, bo teraz tak, jeżeli bym powiedział statystycznie, no to absolutnie zostańcie w kraju, trenujcie jak najlepiej, jak najdłużej. Coraz lepsze warunki. Macie dobre warunki, wspiera was również to w tym środowisku jakiś zewnętrzny przepis, który jest ważny. Kluby, które starają się na was stawiać, coraz są bardziej świadome. Akademie, które wypuszczają coraz lepszych piłkarzy. Jesteśmy na rynku też coraz bardziej wartościowi, to też jest naturalne. Więc to jest droga, która statystycznie przyniesie korzyść częściej. Ale nie jest powiedziane, że w 100%. Tak jak nie jest powiedziane, że 0% szans, kiedy wyjeżdżasz. I są takie analizy w Europie. Jeżeli wyjeżdżasz do swojego 15 roku życia, szanse na powodzenie zdecydowanie maleją. To jest środowisko. Krychowiak chyba tak ostatnich. Tylko to są też pojedyncze przypadki. No tak, i też byli zawodnicy nieco starsi. Mówię o tym, że my bardzo często mierzymy to przez pryzmat wielu przypadków. Mówimy o kilkudziesięciu chłopakach, którzy grają dzisiaj we Włoszech, kilkudziesięciu w Anglii, mamy takich, co są w Niemczech. Tylko ja wierzę w to, że jeżeli rodzic jest postawiony przed takim wyborem, sam jestem rodzicem, to jest ten jedyny wybór. To jest ten jedyny przypadek. Nie wyjadą grać piłkę. Tak, ale ja mówię o tym, że no, podejmujemy różne decyzje, jeżeli chodzi o dzieci. I teraz przychodzi po takich mistrzostwach Europy do naszych zawodników oferta z klubu zagranicznego, działającego na wyobraźnię. I co wtedy? Ja mówię, wiesz co, lepiej będzie dla ciebie, jak zostaniesz w swoim klubie, bo to statystycznie sprawia, że szanse na grę na poziomie profesjonalnym masz większe. Tenże tak, to jest dla mnie ta jedyna szansa. Znaczy, ja nie będę miał 6 następnych. Ja nie będę miał 10 ofert, bo te 10 ofert przypada na 10 zawodników, 9 jest innych. No to jest logika. I teraz mocno wydaje mi się, że trzeba kogoś chłodnego, kogoś wyważonego wokół. Sami rodzice niekoniecznie, jeżeli nie mają też jakiejś przyszłości sportowej, są w stanie świadomie podjąć decyzję. Kasus Piotra Mizielińskiego. No, byłeś też od jego narodzin piłkarskich. On wyjechał błyskawicznie, prawda? On wyjechał bardzo szybko, gdzieś na poziomie U16, jak dobrze pamiętam. Też już grając regularnie w reprezentacji. Był po swojej pierwszej bramce w Szwajcarii, doskonale ją pamiętam. Marcin Stromeński strzał rzutu wolnego, Zielu dobił, także pozdrawiamy obu. I Piotrek był zawsze otoczony... Wielki talent, determinacja rodziców, jego. Talent, kontrola piłki. Bardzo, bardzo świadomi rodzice. Jego tato trener UEFA, gdzieś go teraz też spotkałem przy okazji jakiejś edukacji, kursów. A przede wszystkim spotkaliśmy się wcześniej, bo on był trenerem kadry województwa dolnośląskiego, rocznik 93, a ja województwa wielkopolskiego, rocznik 93. I nie rywalizowaliśmy w grupie, ale spotykaliśmy się na finałach czy na turniejach towarzyskich, więc gdzieś tam się znaliśmy wcześniej. Natomiast on po prostu, Piotrek, jest otoczony ludźmi świadomymi, dobrymi, co mówi o jego życiu. Chcesz powiedzieć, że takie ogólne powiedzenie, które nie tylko dziennikarze lubią powtarzać, kor, klub oszalałych rodziców, to spokojnie z tym. Znajdują się rodzice, którzy potrafią pokierować karierą. Ja w ogóle wykreśliłem ze swojego słownika kor, naprawdę, ale i powiem dlaczego i mam, wydaje mi się, na to... Poza tym Komitetem Obrony Robotników, który zasłużył się. Tak, bardziej mówię o Komitecie Oszalałych Rodziców, bo uważam, że stawianie się na barykadach z rodzicami nasze środowisko jako trenerzy utrudnia ci proces. I po drugiej stronie, ja też pracowałem jako nauczyciel w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi. Nie chciałbym, żeby rodzice w domu mówili źle o nauczycielu. I nie chciałbym jako nauczyciel źle mówić o rodzicach. Nie chciałbym jako trener mówić źle o rodzicach, bo oni mają gigantyczny wpływ. I teraz jeżeli ja rodzica nazywam elementem koru, że jest oszalały, no to daję mu takie samo prawo
do mówienia o sobie, okay, o trenerze. Ja bym chciał się nad głową podmiotu tego procesu, zawodnika, spotkać się z tym rodzicem, ustalić zasady. Jak jestem dobrym trenerem, to świadome, takie, które wpłyną na rozwój, i je respektować. Natomiast jeżeli ja mówię o nich kor, zakazuję wam przychodzić na treningi, stójcie za płotem, to oni mnie traktują podobnie. Znaczy ja dla nich jestem dziwny, obcy. Ale wiesz, ich reakcje są na ten... Ja to rozumiem. I to jest właśnie ta kwestia zasad. Tu się spotykamy. Ustalamy zasady. Rozumiecie je? Rozumiem. Respektujecie? Nie. Nie respektujecie? Spotykamy się znowu. No to dla mnie taka komunikacja i próba porozumienia się jest dużo lepsza niż stwierdzenie, wy tam, ja tutaj, nie dyskutuj, nie wchodź mi tutaj w progi. Jeżeli dochodzi do takiego etapu, to znaczy, że ktoś naprawdę albo nie ma potencjału na współpracę, na komunikację, nie chcę powiedzieć jakiego, no ale niech to będzie społecznego, świadomego, intelektualnego, nie wiem, ale uważam, że zawsze można się porozumieć, że ta komunikacja wyjdzie na dobre dziecku, bo to nie chodzi o dobro moje jako trenera czy rodzica, jeżeli się wspólnie zgadzamy, że on jest w tym klubie, w tej reprezentacji. Świat jest, wiesz, jaki, no, pieniądz rządzi, jeśli przychodzi wielki klub i chce wyciągnąć chłopaczka, biorąc go tam, przykłady takie są, może bez nazwisk, biorą razem z rodzicami, które mu załatwiają tam pracę, kupują, dają mieszkanie i tak dalej. I jest taki przykład tego piłkarza, który w wielkiej karierze zrobił, ja to ich nazywam, zapisany do Liverpoolu, Chelsea, Manchester United. Zapisany. Nie gra tam, bo trudno będzie, że to jest piłkarz. Jest zapisany do tego klubu. Klub stać na to, żeby ściągnąć, nie wiem, za jakieś duże pieniądze takiego juniorka, potem go przemieleć i wypluć i ten wraca do Polski albo gdzieś, gdzie indziej. Powiedz mi, czy są rodzice, którzy cię pytają, panie trenerze, wypuszczamy go, nie puszczamy, pytają cię o poradę. Są tacy zawodnicy, tacy rodzice, teraz z racji funkcji jest to oczywiście rzadziej, ale wiem, że do trenerów zgłaszają się z takim pytaniem. I odpowiedź, że my po pierwsze jako selekcjonerzy chcemy być z założenia poza tym procesem decyzyjnym, bo siłą rzeczy nie możemy wskazywać drogi. Możemy powiedzieć o ogólnych tendencjach. Czy ja, jak mogę też dać sobie prawo do powiedzenia nie rób tego, bo to jest złe. Nie mam takiego ani moralnego, ale świadomego, ale, jeżeli chodzi o wiedzę, ale, mam. Ale masz wiedzę. Mam wiedzę, mam doświadczenie. Ja mówię o sobie jako o reprezentancie, tak, środowiska selekcjonerskiego, trenerskiego. Ale ja nie mam przepisu na tą predykcję, na to, żeby przewidzieć, to się uda albo to się nie uda. No. Natomiast mogę powiedzieć, prawdopodobnie jak wyjedziesz do Włoch w wieku lat 16, gdzie wyjeżdża 30-40 chłopców rocznie, niektórych nawet nie znamy, to wielu z nich wraca. Uda się, nie lubię tego słowa uda się, zrealizują się niektórzy, ale niektórym nie wyjdzie. Więc wrócimy do kraju i będziemy budować swoją karierę dłużej, może trochę straciwszy czasu i mam nadzieję skutecznie. Czy są kierunki, których odradzasz piłkarzom? Nie. Nie wydaje mi się, żeby był jakiś kierunek, który byłby specjalnie dla nas skuteczny, albo nie. Niektóre są mniej lub bardziej popularne. Teraz to śledzimy. Wiedziałem. No wiadomo, no to... Widzimy się. Magia klubu, jeszcze raz mówię. Nazwa. Dlatego powiedziałem, że ja mogę tylko powiedzieć o ogólnych tendencjach, o tym, że to się rzadko sprawdza, o tym, że przejrzyjcie sobie statystyki wstecz z wielu roczników, ilu wyjechało, ilu wróciło, gdzie są ci zawodnicy. Przejrzyjcie sobie tych, którzy zostali. I podejmijcie świadome decyzje. Macie ludzi wokół, którzy biorą pieniądze za to, że wam doradzają albo gdzieś tam korzystają na tym finansowo. Jesteście rodzicami. My możemy wam poradzić. Decyzja jest po waszej stronie, bo wy ponosicie za nią odpowiedzialność. Popatrz, zanim Robert Lewandowski znalazł się w Bundeslidze, przeszedł drogę przez Mękę. Może powiedzmy do Lecha, no bo do perypetie w Legii, później z Zincz Pruszków, no już zaczęła się ta linia wznosząca, ale chyba nie myślał, nie śmiał się. No, dopiero Cezary Kucharski, który został jego menedżerem, gdzieś tam jakiś pomysł na niego znaleźć. I potem już poszło bardzo dobrze. Ale często ten przykład trzeba podawać. Miał 21 lat, jak wyjechał. I tak naprawdę, jeżeli zerkniemy na przykłady, nie wiem, no, zawodników, których miałem przyjemność prowadzić w reprezentacji, Toma Kędziora, Karolinety, Arek Milik, no to są późniejsze wyjazdy. Oczywiście gdzieś tam jakieś zmiany za granicą, bo to też jest częste, nie wiem, Janek Bednarek, Kownacki, trochę się będę posługiwał przykładem Lecha, bo tam wydaje się ta ścieżka też zaprogramowana już od dawna. No, oni są prymusi. Aczkolwiek ja dzisiaj uważam, że tych akademii takich jak Lech, świadomie pracujących, jest dużo więcej, bo znowu też grzechem byłoby wymienić 5, 7, 10, bo moglibyśmy wymienić Pogoń, Zagłębie, Raków i Legię, Jagiellonię i 10 innych, tylko może i tak pominiemy kogoś. Miałem ci zadać pytanie, powiedz mi, co było największym takim przyczynkiem do tego, że może nie szkolenie, bo to jest takie słowo wytrych, prawda, ale co jest, że szkolimy coraz lepiej, no, mistrzostwa Europy pokazują, coraz fajniej, poprawa bazy po pierwsze, czy też, że tak powiem, objawiona
objawiona nauka spływająca z PZPN-u, czy jedno i drugie. Bo ja myślę, że jak mają gdzie trenować, mają takie warunki jak, nie wiem, w Lechu, w Warszawie, kiedyś powiedziałeś, że Książenice to europejski poziom, prawda? Zdecydowanie tak. I takich obiektów też widzimy wiele. Ja powiem tak, jeżeli miałbym powiedzieć, w ogóle ten mityczny system szkolenia jest często u nas albo bardzo upraszczany, deprecjonowany oczywiście, ale też nikt tego nie zdefiniował jeszcze. Nawet jak przegramy, nie wiem, na karne w pucharach, to system szkolenia, oczywiście, chociażby 8 ludzi w pierwszej drużynie, na przykład Rakowa. No. Dokładnie. Dlatego uważam, że trzeba się pochylić nad 5 składowymi tego systemu szkolenia i powiedzieć sobie, gdzie mamy jeszcze rezerwy. Wszędzie mamy rezerwy, ale gdzie mamy je duże, a gdzie zrobiliśmy dynamiczny postęp w ostatnim czasie. I zacznę od współzawodnictwa, a może nabór i selekcja. Uważam, że zrobiliśmy tutaj gigantyczny postęp w jednym obszarze. Selekcji, trafności tej selekcji, doboru w klubie, migracji zawodników, selekcji przez i nabór tworzony przez akademię, rozbudowanie systemu scoutingu w poszczególnych klubach. My mamy wielką platformę informatyczną w PZPN-ie działającą od 2017 roku, dynamicznie się rozwijającą, mamy zatrudnionych skautów. Proces naboru i selekcji idzie do przodu. Czego brakuje mi tutaj? Nad czym musimy wszyscy pracować? Nad upowszechnianiem, bo też wybiera się do określonej puli zawodników. Znaczy nas trenuje kilkanaście tysięcy. Musi mieć podaż. W obliczu 200 tysięcy chłopców w jednym roczniku, więc sprawmy, żeby dzieci trenujących było więcej. To jest rola całego naszego środowiska. Trenerów, ludzi sportu, ministerstwa, dziennikarzy, rodziców, wszystkich. Sprawmy, żeby jak najwięcej ludzi trenowało sport, w tym piłkę nożną. Będzie no dobra, ale wróćmy do tej bazy. Okej, jadę dalej, dobra? Czyli nabór i selekcja. Niech ta baza będzie druga, będziemy mieli ją z głowy. Uważam, że się tutaj rozwijamy. Uważam, że mamy tutaj jeszcze ogromne rezerwy. Jak teraz na kursie dyrektora sportowego byłem na takim stażu kilkudniowym w Bryż, czy gdzieś w kilku innych klubach, to my mamy kilka europejskich obiektów rozwijających się dynamicznie. Otwarta akademia ostatnio Lecha, imponująca akademia Legii, Pogoni, kilka innych jeszcze klubów, Zagłębia, w planie gdzieś tam Śląsk, Wrocław, kolejne, ale mówimy o powszechności tej bazy. Byliśmy teraz na Węgrzech, 8 zespołów na szczeblu centralnym, każdy ze swoją bazą. Wszystkie te stadiony, które tam są imponujące. Liczba boisk jest imponująca. I wyobrażam sobie, że w obszarze infrastruktury zrobiliśmy postęp i musimy zrobić jeszcze postęp. Mhm. Idę dalej. Metodologia pracy trenerów, edukacja trenerów i uważam, że tu się bardzo dynamicznie rozwijamy, bo poza edukacją trenerów, tych sensu stricte samych trenerów, otworzyliśmy 5 kursów trenerskich takich specjalistycznych, czyli dyrektora akademii, dyrektora sportowego, skauta, analityka, trenera przygotowania motorycznego. Idzie osobno już od kilku lat ścieżka trenerów bramkarzy. Rozwijamy się tutaj. I znowu, nie będzie to 100% proces nigdy. To znaczy nie każdy trener wyedukowany będzie dobrym trenerem. Ale jeżeli te nakłady są coraz większe, to holistyczne nowe podejście jest coraz częściej wprowadzane. Będziemy mieli lepszych trenerów. Mamy lepszych trenerów. Ci zawodnicy, którzy grali na Mistrzostwach Europy, przypominam, 365 dni w roku spędzają w klubach, edukowani przez trenerów klubowych. Idziemy dalej. Współzawodnictwo. My w współzawodnictwie zrobiliśmy gigantyczne zmiany, reformy sięgające wielu lat wstecz i ostatnio również, a więc Centralne Ligi Juniorów, a więc reforma kadr wojewódzkich, o czym nie mówi się mało, a też w ostatnim czasie zrobiona. Dzisiaj trochę zmodyfikowaliśmy same celiotki po to, żeby tam też grać proaktywnie, ryzykownie. Połączyliśmy dwie grupy 17-latków. Ja wiem, że to jest taka szczegółowa już wiedza, ale tylko mówię o tym, że tu ciągle mamy rozwiązania na miarę Europy. To znaczy celiotka U19, dwie grupy U17 i trzy grupy U15. To jest coś, co w skali Europy, mówię o Narodowej Lidze, o miejscu, w którym mamy 1600 chłopców i oczywiście stosownie proporcjonalnie trochę mniej dziewcząt. Ja się zawsze śmieję, że to jest liga dla trenerów kadry związkowych i dla menedżerów. Możesz sobie jechać, oglądać. No ale przegląd taki. Ja byłem trenerem w czasie, kiedy nie było celiotki. Też musiałeś jeździć. I byłem na meczu i musiałem sobie móc wyobrazić, że w meczu, w którym lider w danym województwie wygrywał 10-0, gra chłopak, który poradzi sobie w meczu z Niemcami. Ja musiałem sobie to wyobrazić. I nie mogłem tego wiedzieć, bo on nie grał Lech z Legią, Śląsk z Zagłębiem, ani Śląsk no, Lech grał z Obornikami na przykład. Ani Lechia nie grała z Jagiellonią czy tak. Z Górnikiem Zabrze. Tylko po prostu graliśmy gdzieś tam i spotykaliśmy się na etap finałowy. Dzisiaj celiotka jest gigantyczna. Tym postępem. Dalej kadry wojewódzkie, no już pomijam oczywiście trochę zmian z założenia we współzawodnictwie, więc trochę przymknięcie oka na wynik, a przesunięcie tej wagi w kierunku rozwoju indywidualnego. Mam tu na myśli możliwość gry starszych, młodszych, mam tu na myśli brak ewidencji wyników,
bo to uważam wpłynie na nasz rozwój. Wiem, że to jest dyskusyjny temat, jestem po tej stronie. Nastąpisz tam, którym będziemy... Ostatni wątek, piąty. Proszę, proszę. Piąty element, żeby być pewny. Metodologia pracy trenerów w ogóle. I tu uważam, że federacja ma wpływ i uważam, że narodowy model gry, że publikacje programu szkolenia, że publikacje narodowego modelu krykobiet w ostatnim czasie, to jest taka kropelka, która dzień po dniu drąży skałę edukacji i to jest rzecz warta tego, żeby się wielkie akademie wielkich klubów polskich mówią, my wiemy lepiej? Oczywiście. Nie mów, że tak nie jest. I pewnie, że tak jest. Lechu ci powiedzą, że... Mało tego i uważam, że mają tego pełne prawo. To znaczy, jeżeli, nie wiem, Federacja Niemiecka wydaje jakiś periodyk, to albo coś, jakiś instruktaż... Myślisz, że Bayern po swojemu? Myślę, że robi po swojemu. No i przecież jesteśmy w dziedzinie życia, która wymaga od nas konkurencyjności. Robienie tego samego byłoby absurdem. A poza tym polecą ambitni i przekorni. Co mi będzie jakiś Dorna mówił, jak mam trenować? No i przecież piłka nożna polega na zmianach, na ewolucji, na rewolucji czasami. Kiedy pytam trenerów na kursach trenerskich, co sądzicie o swoich notatkach trenerskich sprzed 5 lat? No to jest jakaś abstrakcja. Sprzed 5 lat. Do pieca. Czyli uważajcie, jeżeli teraz jesteście na kursie i skończycie tutaj edukację i nie będziecie się przez 5 lat uczyć, doskonalić, zdobywać licencji, chodzić na konferencje, to będziecie myśleć, że jesteście bezbłędni, a inni już będą w tym miejscu, gdzie wy jesteście teraz w stosunku do tego, co 5 lat temu. To się tak dynamicznie zmienia, naprawdę. To się dynamicznie trzeba na zakrętach uważać po prostu i cały czas... Ja jestem poza tym nurtem trenerskim od tak dobrze 1,5 roku, będąc tutaj i widzę, że ja ciągle muszę być sfokusowany. No, oczywiście największą przyjemność mam, jak jestem na boisku i oglądam trening kadry, ale nie mam podwiniętych tych rękawków tak wysoko do tej pracy trenerskiej i to po prostu ucieka. Brakuje ci tobie tego? Ja się najlepiej czuję w trakcie zgrupowania, ale wiem, że trzeba przesiedzieć na Bitwie Warszawskiej godziny i dni, żeby na tych zgrupowaniach móc być spokojnym o wszystko, co jest dookoła pod względem administracyjnym, logistycznym, takim formalnym. Ale oczywiście najprzyjemniej jest na zgrupowaniach. Słuchaj, jako dyrektor sportowy właściwie zarządzasz wszystkim poza pierwszą reprezentacją. Czy to jest normalne we wszystkich federacjach, że reprezentacja jest wyjęta spoza tej struktury takiej szkoleniowej? No trudno, że poszedł do trenera, który się nazywa Santosz i jako człowiek niedoświadczony mówił rób tak, czy siak, czy owak. Wiadomo, że rozmawiacie, ale... Rozmawiamy, ale to jest jasne też pod względem struktury u nas. Zawsze. Wszystkie 16 reprezentacji narodowych, mówię w PLN-ie, reprezentacji narodowych juniorskich i młodzieżowych, męskich i kobiecych, łącznie z pierwszą, jest w zakresie obowiązków, jeżeli chodzi o kontrolę merytoryczną Departamentu Szkolenia, z dyrektorem sportowym na czele, dyrektorem, wicedyrektorem, oczywiście wiceprezesem do spraw szkolenia i prezesem, jakby patrząc na strukturę. Absolutnie. Wzwyż. Natomiast pierwsza reprezentacja jest poza. W różnych federacjach jest to różnie. To znaczy, nie wiem. Właśnie. Ja też jestem dzisiaj, edukuję się w tym zakresie na kursach FIFA-owskich, UEFA-owskich. Też byłem w Lidze na takim kursie połączonym UEFA i FIFA. I pytaliśmy, jak to wygląda w różnych federacjach. Zresztą jedne z warsztatów polegały na tym, żeby swoją strukturę federacyjną przykleić na ścianę i na ścianie pojawiło się wtedy kilkadziesiąt, jak dobrze pamiętam, tych struktur i one są niepowtarzalne, każde są inne. Są funkcje typu koordynator kadr reprezentacji narodowych bez pierwszej, nad którymi czuwa dyrektor sportowy, ale on współpracuje z pierwszą. Są takie, które jest to kompletnie rozdzielone. Kiedy ja dzisiaj mam relacje z tymi ludźmi, których tam poznałem, bo na przykład organizujemy jakieś gry kontrolne, bo gdzieś potrzebujemy jakiegoś wsparcia, to jeżeli zadzwonię do innego dyrektora sportowego, to on często przekierowuje mnie do kogoś, kto jest za kadry narodowe odpowiedzialne. Innym razem sam ma to w swoich kompetencjach. Więc to jest naprawdę, powiedziałbym, mocno zróżnicowane w zależności od federacji. Ale to zależy od osobowości selekcjonera? Nie, wydaje mi się, albo od struktury federacji. Nie, to zależy jakby strukturalnie od zakresu obowiązków ludzi w federacji. W Niemczech jest to zorganizowane inaczej niż w Anglii. Teraz na spotkaniu też w Doha po Mistrzostwach Świata na te zgrupowania przyjeżdżali selekcjonerzy i dyrektorzy sportowi i oni też byli z różnych funkcji. Znaczy z różnej struktury federacji. Byli tacy, którzy pełnili podobną funkcję, jak jest to w Polskim Związku Piłki Nożnej. Byli tacy, którzy zajmują się tylko tym, co dotyczy pierwszej reprezentacji. Bardzo różnie jest to zorganizowane. Ale generalnie łatwiej ci by dogadać się z trenerem Michniewiczem, Brzeczkiem niż Santosem. Nie chodzi o barierę językową, bo nie ma tej bariery. Rozmawiać się po angielsku, prawda? Inaczej, byłeś z jednym na pewno na kursie. Chyba z Jurkiem Brzeczkiem na kursie UEFA Pro. Michniewicza znasz tyle lat. I nagle przychodzi człowiek z zupełnie innej bajki, prawda? Czy w tej sytuacji... Oczywiście wiem, że masz dobre relacje, że rozmawiacie, że on cię ceni, że razem wyjeżdżacie nawet, jak powiedziałeś, do Dubaju na jakieś kursokonferencje. Nie jest to żaden problem.
Nie jest. Ja powiem tak. Wiesz, do czego zmierzam? Bo czasami mi się wydaje, że selekcjoner, który przychodzi do pracy w naszej federacji, w Federacji Polskiej, mości sobie gniazdko i robi takie swoje królestwo. Jeszcze od Jerzego Engela pamiętam. On chyba pierwszy powołał departament reprezentacji i gdzie tam bił po paluchach, jak ktoś się do tego dostał. Leopold Hacker podobnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to zależy od charakteru człowieka i od jego powiedzmy spostrzegania roli w piłce, ale gdyby, nie wiem, Czesław czy nawet Jurek bardziej słuchali ludzi z otoczenia, to jest moja opinia, bo byłem bliski tego, byłyby bliski reprezentacji, to myślę, że byłoby lepiej, nie popełnili pewnych błędów. Tak mi się wydaje. To może ten pierwszy wątek, czyli jakby wejście też selekcjonera Santosza było dla nas wyjątkowym też momentem. W sensie takim jego zainteresowania tym, co się dzieje w reprezentacjach młodzieżowych, bo mieliśmy od razu, prawie natychmiast spotkanie. Autentycznie się tym zajmuje. Bardzo żywo i no, kilka przejawów tego, to spotkanie z wszystkimi trenerami. To myślę, że to żadna tajemnica, prośba o to, żeby przygotować taką harmonogram akcji szkoleniowej na najbliższy kwartał, zaraz po przyjściu, żeby zobaczyć, jakie akcje mamy możliwe do obejrzenia przez sztab pierwszej reprezentacji z trenerem włącznie. To tak naprawdę w momencie, kiedy było takie malutkie zdjęcie, imię i nazwisko, prośba o tym, żeby pojawiło się również imię, jeżeli było tylko skrót M.Probie, żeby było imię i nazwisko, żeby trenerzy mogli się bezpośrednio zwracać, żeby ich poznać na korytarzu. Naprawdę wielka dbałość o takie relacje. Duże spotkanie na start odnośnie tego, co robimy. Trener Santosz był też obecny na prelekcji dotyczącej tej naszej jedenastki przyszłości. No i dzisiaj dam taki przykład reprezentacji U17. Mówimy o tym, że Mistrzostwa Europy, że widzieliśmy ten zespół w meczu półfinałowym, widziało pewnie kilka milionów ludzi. W fazie grupowej to zainteresowanie rosło, więc pewnie coraz więcej. Ale trener Santosz był w Siedlcach na meczu z Pogonią Siedlce. I podejrzewam, że ten mecz widziało z całym swoim sztabem, z Grzegorzem Mielcarskim, asystentami w komplecie. I podejrzewam, że ten mecz widziało te 30 osób, co było na tym stadionie. Więc niech to będzie przejawem takiego zainteresowania. Dzisiaj na obiektach w Warszawie trenuje kilku młodych piłkarzy z kadru 21, 19, rekomendowanych przez sztaby, przez cały nasz departament i też my mamy przyjemność jakby widzieć, jak ci młodzi piłkarze dostają szansę. Także to naprawdę duża symbioza. Wracając do w ogóle relacji z selekcjonerami, to mam takie też szczęście, że tu są fantastyczni ludzie po prostu. I od czasów trenera Fornalika robię praktycznie zawsze, współpracuję w formie analiz przeciwnika. Na dużych turniejach jesteś tam. Tak, byłem na dwóch mistrzostwach Europy, dwóch mistrzostwach świata i pomagałem przy analizie przeciwników i trenerowi Michniewiczowi, trenerowi Nawałce i trenerowi Santoszowi, trenerowi Brzęczkowi, trenerowi Sousie, trenerowi Fornalikowi i to zawsze była przyjemna wymiana zdań. Na pewnym etapie ta współpraca była bardzo bliska, bo prowadziłem reprezentację U21. I tak naprawdę bardzo często dyskutowaliśmy o zawodnikach. Jeżeli ktoś chce ode mnie jakichś kolejnych realizacji obowiązków w zakresie współpracy z pierwszej, to ja jestem absolutnie do dyspozycji. W tym przypadku to jest podobnie. Cieszę się bardzo, że tak naprawdę ta współpraca się przenika. Wczoraj na tych treningach są obecni selekcjonerzy reprezentacji młodzieżowej po to, żeby tak naprawdę też zobaczyć we dwie strony, jak to funkcjonuje. I bardzo się cieszymy na tak naprawdę spostrzeżenia, doświadczenia, opinie tak doświadczonego trenera i doświadczonego sztabu. No tak, na pewno. Poglądanie Santosa to jest dla trenerów, powiedzmy młodych, tak w znaczeniu stażu, to jest wielka, wielka, wielka rzecz i nie wydaje się, żeby ktoś chciał odpuścić coś takiego. I ja mówię, ja nie mam z tym problemu, tylko tak jak obserwuję po tylu latach, widzę, że tak jakby okopywanie się tego departamentu reprezentacji. Czasami to zależy od osobowości, na przykład prezesa, wiceprezesa, prawda? Poprzedni prezes rozmawiał z selekcjonerami jak mógł. Nie mówię, że wpływał na skład, bo to nie o to chodzi. Nigdy tego nie robił. Przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Ale była to taka rozmowa, która dawała, nie wiem, coś do myślenia selekcjonerowi. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Może jest inna pozycja Santosa, prawda? Bo on przyszedł, no, jako były mistrz Europy. No, to jest guru w swojej robocie. No, jest bardzo doświadczonym trenerem i może odpowiedzieć na pytania, na które no, niewielu może, jak to wygrać, jak to prowadzić zawodników na takim poziomie. On ma prawo powiedzieć, ja to trenowałem. Tak, jak 6 razy z rzędu wyjść na takich turniejach z grupy. To jest coś imponującego, coś niesamowitego i pewnie każde zdanie jest cenne.
i ten pragmatyzm obserwacji jest niesamowity. Natomiast relacje na poziomie selekcjoner, prezes, wiceprezesi zostawiam powyżej swojej głowy. Ja też, jeżeli jestem w nie włączony, to tak jak powiedziałem, służę całą swoją wiedzą. Jakoś tak się mocno deklaruję jako człowiek federacji i pracuję w niej od kilkunastu już lat. To kwestia lojalności, uczciwości wobec firmy, która ci tak myślę, zatrudnia. Bo mówimy o selekcjonerach, no jak ja zaczynałem pracę, to prezesem był prezes Liskiewicz, a selekcjonerem Leo Benhacker, także to naprawdę było tak dawno temu. Od bardzo dawno, rzeczywiście. To. Niedługo będziesz miał najdłuższy staż w federacji. Nie wiem, nie, jest oczywiście kilku bardzo doświadczonych ludzi w różnych departamentach, ale no doświadczenie jest cenne, pewnie, że cieszę się z niego bardzo. Zawsze chciałem cię o to zapytać, bo pytałem nie raz prywatnie, czy Doppelpass załatwiłby sprawę? Wiesz, mówię o system szkolenia, tak to chyba trzeba nazwać, prawda? Bo wielu naszych kolegów dziennikarzy, też obserwatorów życia piłkarskiego, którzy są bardzo wzburzeni, poddenerwowani, kupić Doppelpass i wszystko pójdzie dobrze. Wiem, że nie wszyscy, ekstraklasa się do końca zgadzała, prezesi klubów, władze związku też podchodziły sceptycznie. Czy według ciebie to byłby, nie wiem, panaceum na wszystkie bolączki polskiego szkolenia? Mówimy wstecz, bo prawda, bo była. Tak, mówimy moment, o tym, to kilka lat temu był chyba taki moment współpracy, też było to poza mną. I oczywiście no, proces certyfikacji na każdym poziomie wpływa na jakość. Widzimy to w certyfikacji grassroots, w której też nastąpiły spore zmiany. Najpierw może rozwinę ten wątek i przejdę płynnie do tego pytania. W certyfikacji szkółek piłkarskich mamy dzisiaj 25% tych akademii. Wierzę, że będzie ich jeszcze więcej, bo też myślę, to zdanie sobie sprawy, że to jest znakomite narzędzie edukacyjne, jest najistotniejsze. UEFA czy FIFA robi wszystko po to, żeby edukować trenera w jego naturalnym środowisku. No to proces certyfikacji akademii jest do tego idealny. Tam jedzie ktoś monitorujący, patrzy jak pracuje i mówi mu rób to, bo... 4 gwiazdki, 5 gwiazdek, 3. Zrób to lepiej. Aha. Nie tylko weryfikuje, nie tylko akceptuje i odrzuca, albo mówi, wiesz co, zastanów się nad tym, inspiruje. Okay. Inspiracja jest kluczem. I teraz pewnie na poziomie akademii elitarnych również takie narzędzie by się przydało i też intensywnie o tym myślimy. Własnym sumptem jest zorganizowana certyfikacja akademii tych grassrootsowych. Mam tu na myśli gwiazdkę złotą, srebrną i brązową oraz tą dołożoną niedawno gwiazdkę zieloną, tą, której edukujemy poszczególne akademie. Wierzę mocno w to, że ten proces by się na pewno sprofesjonalizował, jeżeli ktoś wsparłby to merytorycznie z zewnątrz, ale zostawiam to. Na pewno jest to temat, który gdzieś tam będzie się rozwijał. Ale co, przeniesienie tego modelu tak na polski rynek? Odpaliło? Nie wiem, czy to się da zrobić 1:1. No na pewno jest jakiś tam poziom specyfiki. Anglia, Belgia, Niemcy, prawda? Tak, i oglądamy to. Ja też, będąc teraz w Belgii, no, poza tym, że się interesowałem żywo, co się dzieje w klubie, to też co robią federacje, jest super nowe rozwiązanie dopuszczenia na poziom pierwszoligowy zespołu rezerw pod pewnymi warunkami. Nie wiem, Anglicy dzisiaj też zmienili swój sposób podejścia. Ktoś na Węgrzech korzysta z takiego rozwiązania, ale specyfika każdego środowiska jest tak duża, że tak naprawdę zawsze jest to przy określonym dostosowaniu się, adaptacji do warunków, w którym prawda? Jest, do warunków, bo nie da się, no nie ma jednego wzorca, nie ma matrycy, którą się przeniesie z jednego miejsca na drugim, ale są mechanizmy, które zdecydowanie to ułatwiają. Ja staram się nie unikać takiej paniki i takiej narracji, która jest, wiesz, jak przegramy z Niemcami 0-10, no może 1-10 się przejmować, ale jak byle mecz towarzyski seniorów, że nie mamy szkolenia, bo to jest taki wytrych. Jest wytrych, ale chyba na początku padło takie zdanie, że o szkoleniu mówi się albo źle, albo wcale. Albo wcale. Oczywiście teraz no, kupiła nas drużyna Marcina Wodarskiego. Absolutnie. I myślę, że mówimy o szkoleniu dobrze. I ale wiesz, że następna drużyna nie będzie tak grała, to będzie... Ale jestem przekonany, że będzie. To znaczy nie ma przepisu na to, nie ma. Ale też powiem o jednej rzeczy, takiej wyjątkowej dla nas. Aha. W tym roku awansowaliśmy na 3 mistrzostwa Europy. U17 kobiet, U17 mężczyzn, U19 mężczyzn. Na ten ostatni turniej po 17 latach. Daj Boże. Awansowaliśmy na mistrzostwa świata pierwszy raz w XXI wieku U17. Awansowaliśmy 2 lata z rzędu na mistrzostwa Europy U17. Awansowaliśmy po 5 latach na mistrzostwa Europy kobiet. 4 drużyny narodowe do tych turniejów prowadziła tylko Federacja Hiszpanii, a po 3 Niemcy, Francja i Polska. Na mistrzostwa świata jedziemy w towarzystwie Hiszpania, Niemcy, Francja,
Anglia Polska. Więc znaleźć się w tym towarzystwie tak w wielu różnych rankingach jest przyjemnie. Tylko, że tu nie ma też świętego grala. Nie ma, nie ma. Powiedz mi, czyją twarz ma ten sukces? No myślę, że 1000 ludzi pracujących, jak nie więcej, pewnie kontynuacji wielu procesów i też zmian, no bo siłą rzeczy zawsze każdy ma jakieś nowe pomysły. Ale satysfakcja musi być po czymś takim. Ale też jakby od razu pokora, bo jeżeli ktoś mówi, że to w takim razie to już dzisiaj powinien być co roku awans kilku zespołów, to tak nie wygląda. To co roku możemy gwarantować dopływ dobrych chłopaków. Natomiast wydaje mi się mocno, że na przykład Belgowie i Duńczycy mają też ciągle dobrych piłkarzy, znakomitych piłkarzy. A te dwie federacje nie wprowadziły na te turnieje wspomniane cztery ani jednej drużyny. Ale wiesz, co było fajne w drużynie Włodarskiego? To, że dość do półfinału, absolutnie. Że oni cieszyli się grą w piłkę. Oni grali tak. Ja przecierałem oczy. I to jest jeden, tak? Czyli umiejętności, czyli swoboda, czyli to akceptacja ryzyka, proaktywność. A dwa, pewność siebie. I to jest niezależne od, uważam, od dyscypliny. Była w tej grze, wiesz co, jak mówi znowu przytaczany Franciszek Smuda? Muzyka. Była muzyka, naprawdę, bo była pewność siebie, która idzie z tym po prostu pokoleniem. No ja jestem trochę z innego pokolenia niż oni. Marcin Łodarski już chyba jest trochę z innego pokolenia. Każdy następny z innego pokolenia. No, ci te pokolenia, kiedyś mówiło się o kilkunastu latach, dzisiaj się mówi o kilku, że ten świat tak dynamicznie się zmienia. Ja się naprawdę cieszę, że mamy zawodników, którzy wypinają pierś, śpiewają hymn z dumą i nie kończy się na tym ich pewność siebie, tylko cały czas po prostu umiejętnościami. Wiesz, i chcą grać. Mają narzędzia na to, żeby tą pewność siebie pokazywać. I chcą grać dla Polski, bo ja te wszystkie akcje głównie zainicjowane, może nie wiem, prosto, że Maćka Chorężyka oddajmy i przez jego współpracowników swoje robi. Prawda? Tak, szukamy wszędzie. To jest ciekawe, to też rozwinęliśmy i to jest też interesujące, że Mike Huras, produkt scoutingu zagranicznego, zdobywa bramkę z Czechami w pierwszym meczu kwalifikacji, o tych kwalifikacjach zaraz powiem, i dzięki temu awansujemy, nie dzięki temu, ale również ma wkład w to, że awansowaliśmy. Oglądamy, monitorujemy ponad 600 chłopców za granicą i mamy spotkania regularne w Anglii, w Kolonii i w Nowym Jorku od niedawna, w Stanach Zjednoczonych, bo ta migracja też jest tam bardzo duża, ale o tych kwalifikacjach chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy takie może przesłanie trochę, że my bardzo często tłumaczymy to słowo, jeżeli mówimy o, że ktoś gra w turnieju, to z reguły gra w turnieju eliminacyjnym, nie? Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy, turniej eliminacyjny do Mistrzostw Świata. I byłem na takim szkoleniu z trenerami w Odrze Opole, pozdrawiam trenerów. I jeden z takich doświadczonych, który mówi, przestańcie grać eliminację. Zacznijcie grać kwalifikacje. A, w kwalifikacjach, tak. Bo to jest po angielsku kwalifikacje. I to jest racja. Więc przestańmy używać, tak na forum, nawet medialnym, słowa eliminacji. My nie gramy po to, żeby się wyeliminować. Tak, tak. Mamy po to, żeby się zakwalifikować. Ja dzisiaj, bo zrobiłem też takie spotkanie wszystkich 16 trenerów pierwszych reprezentacji narodowych. I na takim Teamsie zaproponowałem, żeby każdy powiedział w trzech punktach, ale nie tylko trenerów, którzy awansowali na Mistrzostwa Europy. Dlaczego Błażej Kączyński wygrał z mega trudnym przeciwnikiem futsal? Dlaczego U19 futsalu zdobyła w zeszłym roku też półfinał? Powiedzcie o trzech punktach i na dzień dobry pogratulowałem im właśnie tego, że zmieniliśmy słowo eliminację na kwalifikację, że my się nie eliminujemy, po prostu się kwalifikujemy. Ale mówię o tym, że taki jest cel. Ale to jest subtelne, wiesz? Ale duże. Ale duża sprawa. Nie ma problemu, są wyzwania, nie ma, udało się, tylko sprawiliśmy. A propos szkolenia, wynajdywania polskich talentów, wielkim wyrzutem sumienia albo niespełnieniem było to, że ktoś kiedyś gdzieś tam nie udało się Lukasa Podolskiego spolszczyć, ale sam brałem udział w takiej małej akcji, jak namawialiśmy Matiego Miazgę do reprezentacji Polski. Nic z tego nie wyszło. Ja nie mam satysfakcji, że mu nie poszło w ogóle w karierze, ale wydaje mi się, że nie każda skala talentu człowieka, który gdzieś tam gra i jest obiecujący za granicą, musi się potwierdzić w polskiej reprezentacji. Ja się z tym zgadzam. W ogóle też uważam, że ten projekt przez lata powinien być też w przyszłości mierzony efektem zawodników pierwszej reprezentacji, którzy tam zagrają. Cieszymy się bardzo, że mają wpływ na to, że się kwalifikujemy, bo dzięki temu jest środowisko do rozwoju innych piłkarzy, wszystkich, ale oni też muszą docierać na ten najwyższy poziom. Dzisiaj też, jadąc na te spotkania do Kolonii, byłem na takim niedawno. W konsulacie polskim, tak? Tak, w konsulacie. Nie mamy już tam zawodników z małych klubów, gdzie trzeba się doszukiwać, która to regional liga. Mamy zawodników mistrza Niemiec U19 z tego roku, finalistów U17, takich, którzy grają w PSG, takich, którzy grają w Borussii, w Schalke. Mówię o tym regionie tylko. Jadąc do Anglii mamy najlepszych zespołów angielskich. Jak zobaczycie na listy powołań, to tam są kluby typu Chelsea, nie wiem, Liverpool, Manchester i tak dalej. Bo tak naprawdę to też jest i siła ludzi, liczby populacji, no i samej jakości zawodników. Bardzo wzbogaca. Ale też chciałbym, żeby za parę lat powiedzieć, okej, z tych młodych roczników, których mamy teraz, zawodnicy też grają w pierwszej reprezentacji. To jest miarą tego projektu. Po to też to wszyscy wspólnie robimy.
Dobra, Marcin, na koniec szybka seria. Największy talent, który wyszedł spod twojej ręki, którego miałeś kiedyś. Nie ma takiego, który wyszedł tylko spod mojej ręki. Nie ma takiego, który wyszedł spod mojej ręki. Jest mam nadzieję, twoje, że gdzieś tam się. No, stałeś obok niego na kadrze. Bo kogoś pominę. No było kilku takich naprawdę udolnionych zawodników od samego początku. Miała. Piotra Zielińskiego, jak się zobaczyło w wieku lat 14, to było coś niesamowite. Dziękuję za odpowiedź. Kto według ciebie, a to już mi na pewno nie powiesz, kto nie wypalił, a spodziewałeś się, że zajdzie bardzo wysoko? Już nie, teraz to już na pewno nie powiem. Nie powiem. Trenerski wzór? Wszyscy, którzy są wokół tutaj. Naprawdę, wszyscy ludzie w federacji. No ja przychodziłem do pracy do federacji mając 29 lat i spotkałem osoby typu trener Michał Globisz, trener Andrzej Zamilski, trener Władysław Żmuda, Radosław Mrożkowski, Darek Wójtowicz. To było to pokolenie trenerów, które pracowało wtedy. Jerzy Engel, Leo Benhaker, a później wszyscy selekcjonerzy, wszyscy ludzie piłki, którzy się pojawiali, wszyscy selekcjonerzy reprezentacji młodzieżowej. No tak naprawdę to jest elita. To jest kapitał nie do przecenienia. Nie do przecenienia. Ja teraz ostatnio doszedłem takiego wniosku w rozmowie z jednym oczywiście z selekcjonerów. Jeżeli mamy mówić o konfrontacjach międzynarodowych, jeżeli mamy mówić o doświadczeniach polskich klubów w pucharach, jeżeli, nie wiem, mistrz Polski juniorów gra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów i gra jeden mecz, muszę się cały czas pilnować. Ale pilnuj się. Pilnuję się. I gra z Pogoń Szczecin, gra z Deportivo i ten mecz, taki, te dwa różne wyniki wywołują taką dyskusję, to my takiej konfrontacji mamy w miesiącu kilkadziesiąt. Znaczy my wysyłamy 1020 ludzi, gdyby wszystkie reprezentacje wyjechały w jednym miesiącu, na miesiąc w świat, w Polskę i w Europę, gramy w Polsce albo na wyjeździe i gramy z Niemcami, z Hiszpanią, przed chwilą skończyliśmy z Włochami, z Niemcami w półfinale Mistrzostw Europy, Marcin Broz zaraz będzie grał z Portugalią, więc spróbujcie to przymierzyć tak trochę metaforycznie do tego, że to jest konfrontacja klubu z innym klubem. Najlepsi chłopcy polscy, najlepsi, więc uważam, że trenerzy, selekcjonerzy są skarbnicą wiedzy. I teraz co jest moją rolą, kiedy z nimi współpracuję? Sprawić, żeby oni się chcieli wymieniać informacjami między sobą i z ludźmi na zewnątrz. W związku z tym, co poniedziałek, naprawdę ten poniedziałek jest zawsze taki intensywny, mamy od rana, nie mamy swojej siedziby, w sensie bazy, myślę, że to się też zmieni, to będzie bardzo duży krok w naszym rozwoju. Spotykamy się o 9:00, grupa trenerów U15, U17, o 10:00 następna, skauci regionalni, skauci zagraniczni, ktoś tam następny, piłka nożna kobiet, bo oni między sobą mają współpracować, to jest kapitalne. A dwa, dzielimy się wiedzą, to znaczy dzielimy się wiedzą na forum szkoły trenerów i co roku robimy podsumowanie na koniec roku do wszystkich trenerów celiotek, czego my tak naprawdę dotknęliśmy w grach, na Mistrzostwach Europy, w kwalifikacjach, w meczach towarzyskich z Hiszpanią, z Anglią. Jeżeli my jesteśmy w stanie tak długo rozprawiać o dwóch rundach, o trzech rundach klubowych, pucharowych, dlaczego nie rozmawiać o tym, jak Darek Gęsior zagrał z Włochami teraz w dwóch meczach? Przecież to jest na pewno bardzo inspirujące, więc słuchajmy ludzi, którzy tej konfrontacji międzynarodowej mają dużo. Widzisz siebie kiedyś w jakimś klubie, powiedz? Jak powiedziałem, jestem człowiekiem federacji i mam nadzieję i zobowiązuję się wypełnić tę misję, którą mam tutaj. Ja nigdy nie planowałem bardzo dalekiej przesadnie przyszłości, ale nie mówię też nigdy, bo to taki świat wygląda. Mam 6 lat doświadczenia skromnego klubowego, pracy w Akademii w fantastycznym miejscu w Poznaniu. Wcześniej 2 lata w bardzo małym klubie, którą też to sobie pracę bardzo cenię, bo znam to od samych podstaw. No a później już przez 15 lat tutaj, więc ostatnio rozmawiałem z moim bratem, że jeżeli są jakieś profesje bardzo wąskiej specjalizacji, bardzo małej konkurencyjności, to się tego trzymać. To znaczy, to też jest taka specyfika, że tego nie idzie się nigdzie indziej przenieść. Ja dzisiaj jestem na kursie dyrektorów sportowych klubowych i to jest środowisko w ogóle doskonałe. No, towarzystwo niesamowite. Jacek Zieński, Tomek Rząsa, Darek Sztylka, Łukasz Masłowski. No, trudno wymienić w ogóle wszystkich. No, po prostu każdy gigant. Każdy Gigant. Tak, i teraz Piotra nie ma akurat na kursie, ale no oczywiście... No to kwestionuje, nie wierzę. No miał inne plany. O jednym chciałem powiedzieć. O tym, że oni, ta treść, która do nas dociera na tym kursie, to jest treść na dyrektora sportowego w klubie. Tam nie masz kolejna dyrektora sportowego w federacji, bo jest takie jedno stanowisko tak naprawdę tylko. I mam to na myśli o tym, że ja nie przeniosę tego doświadczenia pracy z federacji żywo w inne miejsce, 1:1, tylko znowu będę musiał skorzystać z tej adaptacji. Myślę, że w klubie dałbyś radę. Ja nie namawiam cię. Ja to mówię o tym, że to jest inna praca. Jednak. Porównywalnie do różnicy między trenerem a selekcjonerem dla mnie. Jakby się trzeba było, to byś nauczył nowego. Tak, to rozwój jest ważny, rozwój jest ważny. Marcin, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, to była przyjemność. Samych sukcesów, żebyś, nie wiem,
nie, spod ręki twoich trenerów, bo ty zajmujesz się, wyszło jeszcze wielu reprezentantów, żebyśmy kiedyś usiedli i powiedzieli, ale szkolenie. Gdybyśmy kiedyś powiedzieli o tym 2023 roku i roczniku 2006, ale 7-10 chłopaków pierwszej reprezentacji. Super. Niesamowite. Z tego twojego nie było źle, tych 6, których wymieniłem. No wiadomo, że Karol Inetti może... Z każdego będzie tylu. To tak znaczy, jest. Jeżeli będziemy mówić o wyjątkowym roczniku 2-6, to prawdopodobnie nie będzie tam miejsca dla dwa, nie wiem, nie chcę o żadnym innym mówić, no bo no siła... Absolutnie. Zbioru. Tak. Dziękuję bardzo. Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN, był naszym gościem.